Szczęść Boże, coś wam powiem. Jezus przyniósł radość życia, bo wszystko, co dawał, wynikało z miłości do człowieka. Każdy gest względem innych sprowadzał się do gestu otwartej ręki, który pochodził z otwartości serca. Tylko w ten sposób teoria łączyła się z praktyką, bo nie było tylko gadania, ale przede wszystkim konkretny gest życzliwości. Każdy z nas pragnie pokoju, zwłaszcza w obliczu różnych przeciwności. Boimy się odrzucenia, boimy się niepowodzenia, boimy się tego, że możemy kogoś zranić. A Jezus daje nam dzisiaj to, czego nie da nam świat. Daje nam pokój, którego nikt nam nie zabierze. To nie jest pokój oparty na władzy, kontroli i pewności. Źródłem tego pokoju Chrystusowego jest sam Ojciec. Te dzisiejsze słowa Jezusa pochodzą z Jego mowy pożegnalnej wobec uczniów. On podczas ostatniej wieczerzy w wieczerniku mówi swoim przyjaciołom, jak mają przejść czas próby, który wkrótce nadejdzie. Wskazuje właśnie na Ojca, żeby poddać się Jego woli. I kiedy my odniesiemy te słowa do naszego życia, to zobaczymy, że wiele dni z naszej codzienności wygląda tak samo jak życie apostołów po pojmaniu Jezusa. Oni odczuwali strach i pustkę, bo nie było z nimi mistrza. My także czasem mówimy, Bóg mnie opuścił, nie czuję Jego obecności. Jakbyśmy byli zostawieni sami sobie. Możemy to nazywać ciemnością, ale właśnie w niej możemy odnaleźć pokój serca. Wiara nas prowadzi do tego krok po kroku. Staje się naszym przewodnikiem, o ile się nie cofniemy. Ojciec większy jest od Syna, ale większy jest także od naszego grzechu, od naszego pogubienia, naszego złego myślenia, od naszego zwątpienia, naszych słabości. Choćbyśmy się czuli jak taki popękany dzban, stary i zniszczony, który w drodze od studni do domu gubi wodę, to te wszystkie rany dają coś niesamowitego. Mimowolnie przez te niedoskonałości dajemy innym ludziom życie i radość. Bo tracąc siebie, odnajdujemy siebie. Jezus dzisiaj mówi do nas, uwierz, że masz Ojca, który jest większy od tego wszystkiego, co cię przygniata i co próbuje ci odebrać życie. Bóg nie zważa na twoje słabości, ograniczenia i pęknięcia. Jest od nich większy. Dostrzega w tobie dobro. Zobacz, jak takie spojrzenie Boga na ciebie przywraca ci radość i chęć do życia. Pozwól po prostu mu tak właśnie patrzeć na siebie. Tylko miłość jest gwarantem pokoju w świecie. Każda odrobina nieżyczliwości niszczy relacje międzyludzkie i sprowadza je do walki świata zwierząt. Każdy wtedy bowiem walczy o byt i żyje taką nienawiścią do innych, a nie radością codziennych dni. Tam, gdzie jest radość, tam też jest i nadzieja, która przemienia na lepsze ludzkie serca.